Cześć, z tej strony Mike. Zapraszam w podróż na Rusałkę. Na YouTubie kliknij subskrybuj. Dotknij dzwonka, aby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. Na fanpage'u kliknij lubię to. Kliknij więcej, wybierz powiadomienia, zaznacz opcję wszystkie posty i dalej wszystkie posty z transmisją na żywo. Kliknij obserwuj na Instagramie, następnie kliknij trzy kropeczki w górnym prawym ekranie. Wybierz włącz powiadomienia o postach. Upewnij się, że powiadomienia push są włączone. To nagranie jest trochę nietypowe, inne niż wszystkie. Znajduję się w miejscu o nazwie Rusałka, gdzie w niedzielę bardzo dużo osób przychodzi na spacer, a dzisiaj można zobaczyć, jak wiele osób na przykład morsuje. Widziałem też osoby, które grały w hokeja na lodzie. Sam zastanawiam się, czy nie kupić łyżwę i po prostu wybrać się tutaj na jazdę. Tam daleko w tle tego może nie widać, ale tam znajdują się hokeiści. Tutaj chłopacy przed chwilą się rozgrzewali i zaczęli właśnie wchodzić do wody. Fajna, super pogoda. Zapraszam Was bardzo często do takiej aktywności, do wychodzenia na słońce. A dzisiaj podróż w to miejsce była trochę nietypowa, ponieważ przyjechałem na rowerze. Na mnie już czas, cały poranek, a jest teraz chyba godzina 13. Jeszcze nic nie jadłem, ale tam w tym miejscu jest restauracja i wybieram się właśnie coś zjeść, coś dobrego. Na pewno będzie to rozgrzewająca herbata na początek. Wybiorę jakąś zapewne sałatkę, a do tego bardzo możliwe, że wjedzie jakieś konkretnie większe jedzenie, aby nadrobić te kalorie, które zostały spalone na rowerze tutaj, aby dojechać. To udało się dotrzeć na miejsce docelowe, czyli na śniadanie. Znajduje się w restauracji w Rusałce. Nazywa się Kulinarna Frajda. Z menu, które jest bardzo bogate i zawiera nawet informacje o daniach bezglutenowych, daniach wegańskich. Wziąłem na start rozgrzewający żurek. Nie dla jaj, po prostu lubię żurek. I dalej napój rozgrzewający z imbirem. A jako danie, takie można powiedzieć, które mnie nasyci, będzie to sałatka cesarska z bekonem, grzonkami, parmezanem, grillowanym kurczakiem. Ale tutaj poprosiłem o dodatkową dawkę, porcję kurczaka, ponieważ standardowo jest 100 gramów, a jestem dość głodny, więc drugą porcję 100 gramów poprosiłem dodatkowo. Mam nadzieję, że danie będzie smaczne. Zobaczymy. No to mamy krem z białych warzyw. Wygląda ekstra, duży talerz, a w tle transmisja na żywo. Pozdrawiam wszystkich Instagramowiczów. Tak wygląda żurek. Dodatkowo jest podany z chlebem na zakwasie. Pachnie rewelacyjnie. Tutaj cały czas trwa transmisja, więc pozdrawiam moich Instagramowiczów. Będziecie we vlogu. A w tle komputer, gdzie zaraz planuję odpisywać podopiecznym na pytania. I ostatni posiłek. Pies kurczaka 200 gramów. Standardowo podają 100. Ja poprosiłem podwójną porcję, bo jestem bardzo głodny. Aktualnie już jestem po żurku, po białych warzywach. A teraz czas zabrać się za sałatkę i już na pewno będę najedzony. A w tle jeszcze jest rozgrzewający napój z imbirem. Za mną restauracja, w której zjadłem bardzo, bardzo dobry posiłek. Proszę Was, żebyście wpadli tutaj, posmakowali tych smaków. Po drugiej stronie znajduje się piękne jezioro. Bardzo dużo ludzi uprawia tutaj aktywność, o której wspomniałem. A na mnie już czas i czas wsiadać na rower.